Wyobraźmy sobie, że zarządzam jakąś fabryką i na podstawie bardzo wynikliwej, gruntownej analizy jestem w stanie określić, jak zależy koszt produkcji w jakimś ustalonym przedziale czasu, na w ciągu miesiąca, w zależności od wielkości tej produkcji. Czyli W to będzie wielkość produkcji. No i taka zależność K od W to jest funkcja kosztów. Funkcja kosztów, która mówi, jaki jest koszt w zależności od wielkości produkcji. Jeżeli udało mi się tę funkcję dokładnie poznać, no to mogę narysować jej wykres. Powiedzmy, że narysuję sobie jakiś przykładowy przebieg takiej funkcji. Czyli tutaj mamy oś w, na poziomej osi mamy wielkość produkcji, a na pionowej osi będziemy mieli funkcję kosztu, wartość kosztu. No i powiedzmy, że taki przykładowy przebieg wygląda tak, że tutaj zaczynamy od jakiejś ustalonej wartości, następnie te koszty rosną, najpierw powoli, potem coraz szybciej i szybciej. No i potem rosną powiedzmy coraz szybciej w moim przykładzie. No żeby to jakoś konkretnie sobie wyobrazić powiedzmy, że, że tutaj ten początkowy koszt taki to jest powiedzmy 1000 zł. Na przykład tu weźmy sobie jakiś punkt, możemy sobie wyróżnić powiedzmy, że dla, dla wielkości produkcji równej 100 sztuk, czyli 100 umownych jednostek ten koszt wynosi 1300 zł. No i później te koszty rosną coraz szybciej. No i zauważmy, że to ma, że to ma sens. Bo nawet jak nie mam produkcji, jak produkcja wnosisz zero, to ponoszę pewien koszt. No bo fabryka stoi, płacę za prąd, za podatki gruntowe czy od nieruchomości, płacę etatowym pracownikom, którzy przychodzą do pracy na umowę o pracę, nawet no wtedy, kiedy nic nie, nie produkują. Później jak produkcja rośnie, no to rosną koszty, no bo dochodzą koszty materiału, transportu i tak dalej. No a czemu te koszty mają rosnąć coraz szybciej? No możemy sobie wyobrazić, to nie zawsze tak jest, no ale powiedzmy, że w moim przykładzie tak jest. No i to może być związane z tym, że na przykład używam jakiegoś rzadkiego materiału, trudno dostępnego. No i w miarę jak wyczerpują się jego zasoby, no to jego koszt jest coraz większy, no bo na przykład trzeba go transportować z większych odległości, albo po prostu jego cena rynkowa rośnie. No więc powiedzmy, że mamy taki przebieg tej funkcji kosztów. Dlaczego tutaj mówię o pojęciach ekonomicznych, jak mamy samouczek o pochodnych. No nie będę tutaj się za bardzo zagłębiał w te ekonomiczne pojęcia. Więcej na ten temat znajdziecie w filmach z ekonomii. Tutaj chcę się zastanowić tylko nad jedną rzeczą. Mianowicie jaka jest interpretacja pochodnej tej funkcji k. Czyli co to jest dk po dw. Czyli inaczej można to znaczyć jako k' od w. Czyli co to jest pochodna w funkcji kosztów. No wiemy, że pochodna mówi nam jakie jest nachylenie stycznej do wykresu. Weźmy sobie ten punkt, który tutaj wyróżniłem wcześniej. No i narysujmy styczną do wykresu w tym punkcie. Ta styczna będzie wyglądała jakoś tak. No i nachylenie tej stycznej to jest właśnie wartość pochodnej w tym punkcie. Akurat tutaj argument wór jest równy 100. No i nachylenie tej stycznej mówi, jakie jest tempo zmian tej funkcji w otoczeniu tego punktu. Czyli o ile wzrośnie koszt, jak wzrośnie produkcja, jaki jest stosunek tych dwóch przyrostów? No i jeżeli ograniczymy się do bardzo małych przyrostów, no to dobrym przybliżeniem tego jest właśnie pochodna, która mówi, że jeżeli przy zadanym poziomie produkcji, na przykład tych 100 sztuk, zwiększę produkcję troszeczkę, no to o, il, to o ile wzrośnie koszt? Stosunek tego wzrostu kosztów do wzrostu tej produkcji to jest pochodna. No i oczywiście to nachylenie tutaj jest różne w różnych punktach. Więc to nachylenie zależy od tego, w jakim punkcie je obliczymy. No a jaka jest jego interpretacja? No powiedzmy, że ten przyrost jest niewielki, na przykład o jedną sztukę, o jeden litr, czy jedną umowną jednostkę. No to ta wielkość mówi nam, o ile wzrośnie koszt, jeżeli ja zwiększę produkcję o jedną sztukę. No i coś takiego w ekonomii nazywa się kosztem krańcowym. To się nazywa koszt krańcowy, który mówi właśnie o ile wzrośnie koszt, jeżeli ja zwiększę produkcję o jedną umowną jednostkę, to się nazywa też czasami koszt marginalny? To jest inna nazwa tego pojęcia? Więc jeżeli zwiększę produkcję o jedną sztukę, to o ile wzrośnie koszt? No i to oczywiście, ponieważ ta pochodna zależy od, od tego punktu, no to ten koszt krańcowy jest różny przy różnych poziomach wielkości produkcji. No Ale po co w ogóle się tym zajmować? No, żeby na przykład określić, kiedy się opłaca zwiększać produkcję, a kiedy nie. Wyobraźmy sobie, że produkuję sok pomarańczowy, i przy takim poziomie produkcji, jak tutaj mamy, nasz koszt krańcowy zwiększenia produkcji o 1 litr wynosi powiedzmy 2 zł. No, ja sprzedaję ten sok po, po 3 zł, więc w tej sytuacji opłaca mi się zwiększać produkcję. Ale jeżeli będę tutaj w innym punkcie, na przykład tutaj gdzieś, no to styczna w tym punkcie będzie miała dużo większe nachylenie, i powiedzmy, że tutaj. Zwiększenie produkcji o 1 litr niesie za sobą koszt 4 zł, czyli zwiększenie produkcji 1 litr spowoduje, że koszt wzrośnie o 4 zł, no bo powiedzmy, wszystkie pomarańcze z okolicy już wykupiłem. No i żeby na przykład zwiększyć produkcję, to muszę ten, te pomarańcze wozić z dużo większej odległości. No jeżeli Mój koszt krańcowy wynosi 4 zł, czyli zwiększenie produkcji o 1 litr kosztuje mnie 4 zł, a ja sprzedaję ten sok po 3 zł, no to mi się wtedy nie opłaca tej produkcji zwiększać, a może nawet powinienem ją zmniejszyć, żeby, żeby zmaksymalizować swój zysk. No więc taka jest interpretacja pochodnej kosztu całkowitego. Pochodna kosztu całkowitego to jest koszt krańcowy, no i mówię tutaj o tym, żeby pokazać Wam przykład zastosowania rachunku różniczkowego w ekonomii. No i podobnie definiuje się inne pokrewne pojęcia takie jak zysk krańcowy czy przychód krańcowy, no ale więcej na ten temat możecie znaleźć w filmach z ekonomii. Tutaj chciałem pokazać, że rachunek różniczkowy przydaje się w ekonomii, jaka jest interpretacja pochodnej kosztu całkowitego, że to jest po prostu koszt krańcowy.